Patrz, patrz, nie no, kurde. No siemanku, szanowanku, z tej strony Tommy! And welcome back to Siema, sąsiad. Na wstępie bardzo bym wam chciał podziękować za to, że ten Hello Sąsiad ma takiego hype'a na moim kanale i że oglądacie te moje filmiki i tak wysoko łapkujecie i bardzo dużo komentujecie, bo prosiłem was w odcinkach, żebyście zamieszczali swoje teorie, bo ja je będę testował w grze, ale tego jest kurde tak dużo, że to jest masakra, zobaczcie. Uwielbiam wasze teorie, trzeci odcinek, 6000 wyświetleń, 362 komentarze, 488 łapki w górę, 10 w dół, 362 komentarze, ja się nigdy nie spodziewałem, że tyle tego będzie, zobaczcie. Na przykład tutaj z nim w windzie 11 tysięcy wyświetleń, 366 komentarzy. Bardzo mi się to podoba, że jesteście tak aktywni, ale ja po prostu nie będę w stanie przetestować tych wszystkich waszych teorii. Ja też wiecie jak pracuję, jeżeli mam tylko chwilę, wchodzę na tego YouTube'a i robię screenshota tych dla mnie najważniejszych czy też najciekawszych komentarzy i je chcę testować. Także mam nadzieję, że dalej będziecie komentować, bo jest jeszcze wiele do odkrycia, a poza tym w następnym tygodniu wychodzi Alpha 2, także możemy jeszcze przez tydzień testować Hello Neighbor Alpha 1 i zobaczymy, może coś jeszcze tutaj odkryjemy. Bardzo wam dziękuję za te komentarze, za te łapki w góry, za te subskrypcje, no i zapraszam was 20.11.2016 niedziela o godzinie 19.30 gramy znowu live'a, także mam nadzieję, że jakoś się dogadamy i wpadniecie, wiecie jak, po dobranocce. Dobre dzieci po dobranocce chodzą spać, a te złe mogą wbić do mnie na live'a. Dobra, zaczynamy teraz z waszymi teoriami. Pierwsza teoria jest od Adeven Janik. Zabierz mu telewizor, pójdź w swoim domu i zadzwoń do niego. Oki, odpisałem mu oki. No dobra, no to bierzemy teraz telewizor. Dlaczego nie ma głosu tutaj teraz? Dlaczego teraz tutaj nie ma głosu? Nie, o kurde, jest głos jednak, mam mu zabrać telewizor. Dobra, nie ma go tutaj, także zabieram mu szybko telewizor. Nawet nie zauważył, ja nie wiem w ogóle gdzie on jest, czy on gdzieś tam u góry się łazi, czy na dole, czy coś takiego. Dobra, układziemy sobie tutaj telewizor. Załączyliśmy telewizor i jeszcze muszę do niego ciul, ten telewizor się wypieprzył. I muszę jeszcze do niego zadzwonić, nie? Dobra, no to dzwonimy i ciekawe co się stanie, ciekawe czy się zorientuje, że nie ma telewizora. Zobaczcie, ja tutaj telewizor leci cały czas, jak zresztą słyszycie. Dzwonię do niego, ale go nigdzie nie ma. Mam nadzieję, że on się znowu nigdzie nie zablokował, bo to może być trochę lipa. Jezus Maria! Ja pierdzielę, ale się przestraszyłem, kuźwa mać! Ja pierdzielę! Kuźwa mać ty! Dzięki Adeven Janik, nie wiem czy to było specjalnie, czy on rzeczywiście tak będzie czekał na mnie, aż ja wejdę, czy co? Masz tym... tą słuchawką, mosz! Właśnie tutaj, bo będziemy testować kolejne teorie. Dobra, telewizor sobie tutaj leci! Niech sobie tam telewizor ogląda. No i co? Nic się teraz chyba nie stanie. Gdzie jest telewizor? Ty, telewizor! Tutaj, dawaj telewizor. Dup! Dup! Oglądaj sobie telewizor. No on się teraz zbagował, wiecie jak, nic się teraz nie stanie. Mogę rzucić w niego pudełko. Co tu jest u góry? Tu jest kosz! Dlaczego tu jest kosz? Ty, kosz! Dlaczego tu jest kosz? Widzieliście to? A mogę mu wejść w ogóle na głowę? Dobra, jeszcze to co chciałem sprawdzić jako swoją teorię, to, że będziemy wskakiwać na trzecie piętro z windy. To jest raz, a dwa, ja wam o tym wspominałem na live'ie. Założymy kosz na śmieci sąsiadowi na łeb. Mam nadzieję, że się da mu założyć na łeb kosz. Weźmiemy dwa, gdyby... Jezus Maria, patrz! Patrz to, co się z nim teraz stało znowu? Dlaczego on teraz wyskakuje, ty? Ty, kosz, koszem można coś z nim zrobić. Ale dlaczego, dlaczego? Ej, sąsiad! Dup! Jak on się tak chyba zablokuje, to nie można w niego niczym rzucić. Dup, ale mam cela jak baba z wesela, ty. Dawaj ten kosz. Nie da się, bo teraz z tym koszem coś się głupiego stało. Z tym koszem teraz coś się głupiego stało. Dobra, on teraz się będzie zastanawiał, co jest teraz grane. Nie, widzisz? Jak on się tak zastanawia, to ten kosz przenika przez niego. Nie mam żadnego pojęcia, ale jak on biegnie, to można rzucić w nim tym koszem. Dobra, także zbagujemy go tutaj u nas znowu w domu. Niech on sobie tutaj przyjdzie i wtedy spróbujemy założyć na niego kosz. A jak nie, to założymy temu drugiemu sąsiadowi kosz na łeb. Bo na pewno się będzie dało, bo on jest bardziej taką... Tam cały czas telefon dzwoni. Telefon tutaj cały czas dzwoni. Halo, dawaj, dawaj. Neighbor, dawaj. Dawaj, George. Dawaj, George, dawaj. No chodź tutaj do mnie, George. George, tutaj chodź. George, może teraz się dorzucić. Nie, ten kosz przenika przez niego. Ten kosz przez niego przenika. On tylko jak jest tak uruchomiony,
to da się coś zrobić. A tak to ja rzucam, nie wiem, obojętnie czy piłką, czy czym, to to wszystko przez niego przenika. Zobacz, nawet rzucę teraz latarką w niego, on teraz biegnie, ale i tak, no po prostu się nie da. Widzisz, nie da się. Jak on niby biegnie teraz na mnie, to można w niego rzucić, ale nie da mu się założyć. O, widzisz, znowu kosz przenikł, także nie da się założyć kosza na niego. No trudno. No trudno, ale spróbujemy założyć kosz temu drugiemu. Także moja teoria jest taka, że zakładamy kosz na śmieci na głowę na sąsiada, na George'a i wliczujemy się na trzecie piętro. Dobra, lecimy z kolejną teorią. Kolejna teoria jest od Norberta Markiewicza. Weź jabłko i wrzuć je do ognia i zrobi się złote. Zobaczymy, bardzo dużo osób mi też pisało w komentarzu. Ja sorry, że tylko i wyłącznie od Norberta Markiewicza tutaj wyciągnąłem ten komentarz, ale później mi też komentowaliście: weź cztery jabłka, weź wszystkie jabłka i wsadź je do pieca, to zrobią się na pewno złote. Gdzie jest tutaj ten sąsiad? Bo ja tutaj znowu będę krzyczał. Dokładnie. Dobra, sąsiad się tam zablokował, także zbieramy wszystkie jabłka, które tutaj mamy. Zobaczcie, mamy raz, dwa. Nie, nie potrzebuję talerza. Tutaj mamy trzy jabłuszka chyba, tutaj mamy jeszcze pomidory i w lodówce jeszcze mamy tutaj jabłka. Także zabieramy tutaj jeszcze tylko jedno, bo możemy wziąć tylko do czterech przedmiotów w grze. Dobra, idziemy teraz tutaj, idziemy spalić te jabłka, zobaczymy, czy rzeczywiście coś to da. Zobaczcie, piec jest załączony. Raz, dwa, trzy, cztery. Mamy teraz tutaj cztery jabłka i wsadzimy jeszcze tutaj te trzy, bo chcieliście, żebym wszystkie wsadził. Nie wiem, za chwilę się może pojawią teorie, żebym wsadził tylko i wyłącznie jedno. Ale wsadzimy te wszystkie. Ej, nie da rady. Dobra, zamykamy teraz, zamykamy. Jak sami widzicie, jest tutaj. Teraz jest wyłączone, teraz jest załączone. Ale się nic nie stanie, nic, kompletnie się nic nie stanie. Nie wiem, może tutaj wyjdę stąd. Pobędziemy sobie tutaj chwileczkę. I wrócę teraz tutaj, zobacz. Otwieramy i co? I mamy normalne jabłko. Mamy normalne jabłko. Kolejne jest normalne jabłko. Kolejne normalne. Kolejne normalne. Kolejne normalne i ostatnia uwaga. Nie, też jest niestety tylko i wyłącznie zielone. Dużo osób też się mnie pytało i chciało, żebym sprawdził, czy da się zjeść jabłko. Ja tutaj naciskam E, F i na myszce wszystko, nie da się. Dobra, zostawimy teraz tylko i wyłącznie jedno jabłko. Może wystarczy tylko jedno wsadzić i wtedy zrobi się złote. Ale wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie, także ja może to jabłko tutaj zostawię na całą rozgrywkę gry i później powrócimy do niego i zobaczymy, czy się zrobiło złote. Dobra? Także teraz lecimy z kolejną teorią. Kolejna teoria już była. Kazaliście mi nacisnąć Z czy C lub Y, żeby się rozglądać. Tak jak wam mówiłem, nie da się. I tutaj Roxanusia Klusia napisała, żeby się rozglądać, trzeba stać przy ścianie. Przeczytaj mój komentarz. Zobacz, stoję przy ścianie. Z, X naciskam, Y, Z, C, X, Y, V, B, wszystko naciskam. What sure, co się stało z tym obrazem teraz? I się nic po prostu nie dzieje. Nie wiem, może wystarczy. Tutaj może staniemy, zobacz. Z, Y, C, nic. Po prostu nic. A dlaczego tutaj? A, bo to są te cienie tutaj z zewnątrz. Także wiem, że w pre-alfie dało się rozglądać, ale tutaj się nie da rozglądać, jak sami widzicie. Nie wiem dlaczego twórcy zrezygnowali z tego. No ale no co? Może dlatego, żebyśmy się po prostu nie gliczowali, nie zobaczyli, co jest w tej piwnicy. Ale lecimy teraz z kolejną teorią. GamerBoy45. Tommy, spróbuj wejść na dach i powinno być brak tekstury przy tym obrazie. Pokaż to na odcinku i będzie działać. Aha, wejdź od tyłu na koszu. O który dom ci chodzi? O który dach ci chodzi? Może ci chodzi o ten dach, o ten drugi, z tego drugiego domu. Także ja sobie tutaj biorę kosz i się będziemy gliczować. Za chwilę będę po drugiej stronie w tym domku i zobaczymy, czy da się wejść na dach i zobaczymy, czy... Ja już w ogóle też jestem po cutscence, także zapraszam was za chwilę. Dobra, jak sami widzicie, jestem już po tej cutscence. Sąsiad sobie tutaj stoi i napisałeś mi, żebym wszedł na dach po drugiej stronie. Ja wiem, że tutaj ci zagraniczni youtuberzy wchodzili tutaj i nie, że kucnąć, tylko oni się po prostu teleportowali tutaj na dół. Powinno być brak tekstury. Zobaczymy, ja tutaj... O, widzisz, nie dało się wejść... Gdzie ta piwnica jest? Tutaj jest ta piwnica, także spróbujemy wejść tutaj jakoś do góry i zobaczymy, czy teoria się sprawdzi. Bo bardzo bym się chciał znaleźć po tej drugiej stronie. Ło, ale mnie wybiło na maksa. Ej, tutaj jest jednak tekstura, bo już się nie mogę gliczować do góry, jak sami zauważyliście. Tutaj też idą, zobaczcie, te cienie z tej piwnicy, znaczy te światło z tej piwnicy, także może gdzieś tutaj będzie jakiś brak. Ciul, jak mnie wyrzuciło. Kosz, może ten będzie bardziej posłuszniejszy niż ten pierwszy kosz. Dobra, gliczujemy się do góry. Ja się zgliczuję jakoś super turbo. O, widzisz, nie da się. Nie da się, po prostu się nie da. Nie da się, tutaj coś jest.
Może tutaj. Może tutaj wejdziemy do góry. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. I zobaczymy. Mi się wydaje, że tutaj będzie ta niewidzialna bariera i tutaj u góry też będzie ta niewidzialna bariera. Tak jak tam miało miejsce w tym naszym pierwszym głównym domku. Wydaje mi się, że tutaj są te same niewidzialne tekstury. No nie wiem, zobaczymy, zobaczymy. Bardzo szybko mi to sprawnie dzisiaj idzie. Nie wiem, dlaczego te kosze są takie posłuszne. Czasami są turbo nieposłuszne. Dobra, jak sami widzicie, jesteśmy już bardzo wysoko, że ja nawet teraz nie wiem, gdzie jest ten dom, ale wydaje... O, dokładnie, on jest gdzieś tutaj, także ja zabieram kosz i będziemy teraz sobie szli tutaj w stronę tego domku. Zobaczcie, co teraz się stało. O, jesteśmy właśnie tutaj na tym domu teraz. Jesteśmy tu, teraz na tym domu. Wiedziałem, że tutaj będzie ta sama niewidzialna bariera, tak jak jest i tam, bo tam jest to samo właśnie, że... Tu jest coś, tu jest po prostu coś i tutaj gdzieś... Gdzie to jest, że tutaj się to będzie kończyło pomału? Ja mam tutaj kosz jakby, co? Który mi bardzo będzie pomagał. Zobaczcie, gdzie jest ta ściana. Ta ściana jest dosyć duża, jak sami widzicie, dlatego wcześniej się nie dało dostać. Widzisz, nie da się, po prostu się... O! Myślałem, że tutaj już będziemy mogli spaść, ale nie. To jest bardzo... Tutaj już nie będzie. Tutaj, o. Widzisz, tu już się właśnie kończy. Także... Może to zrobimy coś takiego? Ja już tutaj pomału będę spadał właśnie. Nie da się, nie da się, nie da się, po prostu się nie da. Dup, tu jest ten kosz, tu jest ten kosz. Nie da się, także nie da się wejść do tej piwnicy, nie ma tutaj żadnej jakiejś niewidzialnej tekstury. Po prostu się nie da. Dobra, teraz spróbujemy rzucić na naszego sąsiada kosz na śmieci, bo ja wiem, że w niego da się rzucić. Widzisz, on ma tak jakby tą głowę aktywną. Czekaj, musimy założyć... O kurde, prawie już wleciało, no. Patrz, no prawie, no. Prawie znowu wleciało, muszę gdzieś tutaj rzucić. Muszę gdzieś tutaj rzucić, patrz to. Nie da się. O, no prawie założyłem mu, kurde, kosz na łeb. Jeden kosz chyba trzeba tutaj gdzieś zablokować. Żeby on się tak fajnie, inteligentnie... O, właśnie, może coś takiego. Że teraz mam taką barierę, że mogę rzucić w niego i on się tak... Patrz, no kurde, prawie. Mówiłem, że potrzebuję dwa kosze. Patrz. No prawie założyłem. Prawie, patrz to. Kurde, no, musi mi się udać. Jest prawie, patrz to. Nie, no prawie. No to raczej nie. Patrz. Mogłem podbiec, żeby się założył na niego. Patrz. Nie, no kurde. Jest, patrz. Sąsiad z koszem na głowie, pato. Sąsiad z koszem na głowie, muszę go jakoś tutaj bardziej po... Udało się, tak że da się założyć kosz na śmieci na łeb sąsiada. George, ty widzisz mnie, George? Widzisz mnie, ty? Ja nie chcę go tutaj zrzucać, bo on teraz tak zabawnie wygląda, patrz to. Ja pierdzie. Także teoria jest przyjęta, da się założyć kosz na śmieci na łeb sąsiada, nie? To jest kuźwa epickie, nie? Ta gra jest tak epicka, ona mi się kuźwa chyba nigdy nie znudzi, nie? Ja nie czuję nawet, że ja tracę życie na tą grę. Po prostu patrząc na pierd... To jest takie coś jak Yandere Simulator. Sąsiad z koszem na głowie. Tego jeszcze nie widziałem, nie? Dobra, lecimy z kolejną teorią. Dobra, bo teraz mnie sąsiad goni. Ja tutaj teraz po praktycznie półgodzinnym graniu sprawdzę, czy jabłko jest złote. Nie, niestety jabłko nie jest złote, jest cały czas niebieskie, także... Nie ma czegoś takiego, że wsadzisz jabłko do pieca i zrobi się złote. Nie ma po prostu czegoś takiego. Dobra, sąsiad, dawaj tutaj, bo muszę kolejną teorię testować, a ty mi tutaj w ogóle nie jesteś potrzebny. Że on się też tak obudził po półgodzinnym graniu i wyskoczył z tego domu. No czysty zjeb moim zdaniem, no ale nieważne. Sąsiad, dawaj! Kolejna teoria jest od telefonowych gości. To mi postaw wszystko w kadcence zakopania w grobie. Jak on nas zakupuje, żebym wszystko postawił w tym miejscu, zobaczymy czy... O, dobra. Nieważne. I nie postawię wszystkiego, bo nie będę zbierał wszystkich rzeczy z mieszkania, tylko postawię na przykład pudełka. Ja może sobie teraz tutaj tędy wyjdę, otworzę sobie tutaj garaż, jakby się odblokował. Wiecie, o co chodzi. Co jest grane? Dlaczego się garaż nie chce otworzyć? Halo? Dlaczego garaż się nie chce otworzyć? Przecież to jest otwarcie garażu. Dobra, teraz się otwiera. Czyli trzeba go wyłączyć i załączyć na nowo. Dobra, gdzie on nas tutaj zakopuje? Tutaj gdzieś mniej więcej. Ja może postawię to jakoś... Czekajcie, bo tutaj jest... Ja teraz dokładnie nie wiem, jak my to leżymy, jak on nas zakopuje. To jest mniej więcej... O, może to jest chyba gdzieś tutaj. O, dokładnie, to jest chyba tutaj. Jak widzicie, jest tutaj takiego jakby...
Czerwony, pomarańczowy, nie wiem. Prostokącik, ale wydaje mi się, że to jest właśnie coś takiego. Zobaczcie, może postawimy to tutaj, tutaj, tutaj. Ja pozbieram tyle pudełek, ile się da. Oczywiście nie będę szedł do mojego domu tam, bo on się znowu odblokuje tak jakby. Ja sobie wejdę teraz tędy. Jezus Maria, i znowu mnie zobaczył. Znowu mnie zobaczył, no co za down. Ja się boję tej muzyczki. Ja się boję tej muzyczki, bo wydaje mi się, że on tak się tutaj pojawi. Nieważne, on cały czas tam stoi, ja go cały czas obserwuję. Położymy teraz gdzieś tutaj. Tutaj, tutaj. Nie, cały czas jest zablokowany. No czy jest down moim zdaniem. Że się załącza i teraz mnie obserwuje. Ale nie umie wyskoczyć. Rozgląda się, za chwilę się zablokuje, dokładnie. Dokładnie, zablokował się. Dobra, weźmiemy sobie teraz też tą super śmieszną kosiarkę. Postawimy tutaj. Łociup. Znowu ta kosiarka wszystko rozpierdzieliła. Nie chcę podchodzić tak blisko, bo się sąsiad odblokuje. Widzisz, znowu się odblokował, ale tylko muzycznie. Tylko muzycznie, załączę sobie MP3. Dobra, tutaj postawimy, tutaj postawimy. No cóż. Kosiarkę tutaj postawimy, bo ona rozpierdziela mi wszystko. Rozpierdziela mi nawet uczucia, dobra. Nie ma sąsiada, on cały czas tam jest chyba, nie? Bo go teraz nie obserwowałem. Ja, stoi sobie tam. Nie wiem dlaczego on się załącza, no ale nie wiem, nieważne. Dobra, postawiliśmy sobie takie, że ja może będę od tyłu tutaj wchodził już, bo ja się boję, że on się po prostu odblokuje i w końcu przyjdzie i tutaj mi wszystko porozpierdziela, a to nie jest, nie w tym rzecz, wiecie jak. Dobra, bierzemy sobie też krzesła, raz, dwa, trzy. To krzesło sobie też, gdzie tutaj jest jeszcze? Nie, tutaj jest, mamy pudełko, dobra, zbieramy. Będziemy chodzić od tyłu, także ja za chwilę tutaj zbuduję coś i widzimy się za chwilę. Co się znowu, powiedz mi, z tą kosiarką dzieje, nie? Ta kosiarka za chwilę mi wszystko rozpierdzieli. Postawimy sobie tutaj, tutaj na przykład, wiecie jak, tak, w takim miejscu, taki nieporządek pozostawimy. Patrz, zobacz co się dzieje tutaj. No, latające krzesła, no zobacz. To jest po prostu nienormalne, nie? To jest po prostu nienormalne. Ale w każdym bądź razie kosiarka sobie leci w powietrze. Także kosiarka nam chyba daje znać, że to jednak tutaj jest ten grób. Patrz, patrz ją. No przecież ona jest nienormalna ta kosiarka, patrz to. Hobby te manekiny, nie? Hobby te manekiny. No czyste downy moim zdaniem, czyste downy. Mamy tutaj coś jeszcze, sofy się też nie da wziąć, ale możemy wziąć to. To potrzebuję właśnie. Nauczycielki też nie będziemy brali, co tutaj jeszcze mamy? Nic tutaj nie mamy. Wydaje mi się, że nie musimy nic tam więcej brać. Bo to już nie będzie miało sensu. Dobra, ja radio sobie później wezmę, ja teraz biorę wytrych. Wiem, że wcześniej się pomyliłem na odcinku i powiedziałem łom. I powiedziałem wytrych. Ale to jest łom. Nie musicie mnie od razu za to hejtować, bo przecież każdy się może pomylić, prawda? Także wybaczcie, jeżeli czasami się mylę. Ale to robi przecież każdy, nie? To przecież robi każdy. Dobra, mamy łom, mam tutaj to radio i potrzebuję jeszcze teraz kluczyk. Kluczyk, tutaj muszę tego rekina zamrozić. Dobra, tutaj sobie już kłódkę odblokowaliśmy, teraz idę załączyć radio. I zobaczymy, czy będzie słychać coś, jak on nas będzie zakopywał. Dawaj. Ta kosiarka jest debilna, nie? Ta kosiarka jest debilna. Dobra. Zobaczymy. Radio jest dosyć głośne, muszę wam powiedzieć. Także idziemy teraz do cutscenki. I zobaczymy, czy coś będzie. 3, 2, 1. Hopala. Coś tam było słychać, ale to były chyba te gwoździe, które latały. Dobra, teraz cio, zobaczymy, czy widać. Było słychać radio i słychać kosiarkę. Było słychać radio i słychać kosiarkę, ale wydaje mi się, że w innym miejscu postawiłem teraz te pudełka. Wydaje mi się, że w innym miejscu, to jest chyba po drugiej stronie zgliczowania się, muszę zobaczyć na YouTubie, gdzie dokładnie jest ten grób i postawimy te pudełka i postawimy więcej tam rzeczy, bo jeżeli ja już radio słyszałem i słyszałem tą idiotyczną kosiarkę i to było centralnie pod drzewem to robiłem, a miałem to chyba robić po drugiej stronie, także wydaje mi się, że jak ustawimy tam bardzo dużo rzeczy, to je będziemy widzieli. Może zakopię nas z tymi rzeczami, wiecie o co chodzi. Także telefonowy gościu, bardzo fajna teoria. O Boże, ale się teraz podnieciłem tym, nie? Że teoria może być przyjęta, nie? Dobra, teraz jak zwykle na koniec teorie o Hello Neighbor. Dzisiaj mam dla was aż 3 teorie, bo tych komentarzy jest coraz to więcej i postanowiłem, że będę tego więcej pokazywał, a nie tylko po jednym. Także pierwsza teoria jest od Snipera.
Moim zdaniem jesteśmy jego bratem, bo mamy do niego telefon i pewnie przeprowadziliśmy się do niego, żeby sprawdzić, jak się ma. W międzyczasie odwiedzimy, widzimy piwnicę, pytając się go, pewnie usłyszymy, że to nic takiego. Od tej pory wprowadzamy się obok niego i za wszelką cenę chcemy się dowiedzieć, co nasz brat tam wtedy pewnie. Dowiadujemy się, że w przyszłości to on spowodował wypadek i pewnie dlatego nas chowa, bo pewnie zginęlibyśmy w męczarniach, a tak łopatą w łeb i już nie ma. Teoria bardzo ciekawa. Kolejna teoria, Wiktoria Szweda. Ten adres na skrzynce pocztowej to jest możliwe, że to godzina wypadku, a dlatego jest to na wszystkich skrzynkach, bo chciał, żeby pamiętano tą godzinę. On może znalazł sposób cofnięcia się w czasie i cofnął się dzień przed wypadkiem i zniszczył nam samochód, żeby ten wypadek nie miał miejsca. W jego piwnicy mogą być pochowani jego zmarła rodzina, a ten dom to może być taka historia jego życia. Ten sąsiad jest dobry, ale nie umie nam wybaczyć. On nie wie, że jesteśmy jego bratem. Też bardzo ciekawa teoria. No i trzecia, całkiem inna, Crashy.pl. Może ten sąsiad jest gejem i może był zły, bo nie jest hetero i wolałby mieć normalną rodzinę i może przez to jest nienormalny. Teoria też ciekawa. Bardzo mi się podobała. Dobra, piszcie więcej komentarzy, ja je będę przeglądał i przepraszam was, że nie odpisuję teraz na te komentarze, ale po prostu tych komentarzy jest tyle. Ja wiem, że już tam piszecie. Pewnie nie odpiszę. Jeżeli, wiecie, jak nie miałbym innego zajęcia jak praca, dom, rodzina i tak dalej, to pewnie bym siedział na tym YouTubie po 8-10 godzin dziennie i bym wam odpowiadał tak, że ażby mi się później, wiecie, jak... Ażbym nie miał już co do komentowania i tak dalej, także bardzo dziękuję, że komentujecie. Przepraszam, że czasami nie potrafię odpisać, ale tak już po prostu jest. Także mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Jeżeli nie, to zapraszam was do innych moich produkcji. Do łapki w górę, dzięki, że komentujesz, dzięki, że subskrybujesz. No i widzę cię w następnym video. Na razie, go dzięki, cześć! Cut restaurant cable. Przepraszam! Gdzie to jest w ogóle zamontowane? To jest przed kampusem. Kamera 3. Jezus Maria!